Zgadnijcie, na czym stoję. Był taki film, Król Artur. Może kojarzycie, ta nowsza część z Davidem Beckhamem. Nie z Crayfallenem. Do rzeczy. Król Artur wyciągnął miecz. Był w niewoli. Wyciągnął miecz i został zagłuszony. Omdlał. Ten miecz sam go wybrał. Później wzięto go do celi. Miał iść na zatracenie. Podszedł do niego przybrany król. Dlaczego przybrany? Bo zabił, może nie bezpośrednio, ale miał w tym swój duży udział, zabił jego ojca. Obrzucił go monetą i drwiącym głosem powiedział: zakwitłeś na gnoju, tak oto teraz tutaj stoję. Król Artur został wychowany w burdelu. Są różne historie. Jest 30 maja, jutro wyjeżdżam. Tuż przed północą teraz jest, a wyjeżdżam dokładnie o 4, a może 5. Często nie zdajemy sobie sprawy, że jak w tym mieczu, te brzemię, ten los sam wybiera nas. Ja swoją ojczyznę nigdy nie uważałem się za patriotę. Miałem bunt i mam nadal bunt, jednak już mniejszy. Często to ono wybiera nas i nie zdajemy sobie z tego sprawy. Dlatego z tą wiadomością żegnam się z wami, może znacie odpowiedź. Nigdy nie uważałem się za patriotę, dlatego ta ojczyzna sama wybrała mnie, jak i ten kraj.